Hej, jestem Maciejem z firmy Eonea, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Dziś o stworzeniu kopii bezpieczeństwa i skutecznym jej odtworzeniu w programie bliskim niejednemu księgowemu Optima. Jeżeli potrzebujesz automatycznych rozwiązań do tworzenia kopii bezpieczeństwa lub po prostu chcesz zostawić to nam, skontaktuj się. Jeżeli spodobają Ci się treści, subskrybuj po więcej. Tymczasem zapraszam. OK, żeby skutecznie odtworzyć gdziekolwiek kopię bezpieczeństwa, najpierw musimy ją stworzyć. Od czego zaczniemy? W wypadku, jeżeli mamy tylko jedną firmę w Optimie, wystarczy kliknąć narzędzia, kopia bezpieczeństwa, utwórz teraz kopię na dysku. Zostaniemy zapytani, co chcemy skopiować. Albo bazę główną danej firmy, albo konfigurację całości Optimy. W tym wypadku będziemy chcieli skopiować zarówno dane firmy, jak i konfigurację samej Optimy, w związku z czym domyślnie zaznaczamy pierwsze okienko. Zapis na pliku lokalnym. Tutaj wskazujemy miejsce, gdzie byśmy chcieli na naszym dysku zapisać kopię bezpieczeństwa. Dla mnie będzie to jakiś katalog na moim dysku. Na chwilę obecną jest on pusty. On tu sugeruje nazwę CDN, Eonea i data. Klikamy OK. Wszystko się zgadza. I tutaj zostaniemy zapytani o miejsce, w którym chcemy zapisać kopię bezpieczeństwa konfiguracji naszego programu Optima. Sugerowałbym ten sam katalog. Ja wskażę ten sam katalog i tutaj możemy zobaczyć CDN, konfiguracja z datą. Robimy zapisz, klikamy dalej, weryfikacja kopii bezpieczeństwa to zawsze dobry pomysł. Klikamy OK i mamy podsumowanie, jaka baza danych, gdzie plik konfiguracyjny, gdzie zapisany z weryfikacją zapisu, podsumowanie się zgadza, klikamy zakończ. To chwileczkę potrwa, on powinien tutaj wyeksportować obie te rzeczy. Dobrym rozwiązaniem jest wskazanie w miejscu docelowym pliku miejsc jakiegoś katalogu bądź miejsca, które będzie automatycznie kopiowane lub będzie poza naszym lub będzie poza tym samym komputerem, poza tym komputerem, na którym jest Optima, czy to będzie miejsce, jakiś katalog sieciowy, czy może jakiś katalog automatycznie backupowany przez jakiegoś OnClouda, Dropboxa, OneDrive'a. Cokolwiek, w każdym razie miejsce, które sprawi, że tam zapisane dane będą przechowywane gdziekolwiek indziej poza naszym fizycznym komputerem, który to może stać się potencjalnie pojedynczym punktem awarii i może nam to sprawić kłopot. To była sytuacja tworzenia kopii bezpieczeństwa, jeżeli mamy w Optimie, prowadzimy tylko jedną firmę. Natomiast dosyć częstą sytuacją jest, kiedy w Optimie tych firm jest prowadzonych zdecydowanie więcej, wówczas potrzebujemy przejść do zakładki System, Konfiguracja. Zwróćmy uwagę, co się stało. Mamy tutaj katalog Konfiguracja i wyłącznie jedną z firm. Jeżeli chcemy skopiować, bo mamy teraz dwie możliwości, albo będziemy się przelogowywać do konkretnych firm i z tej pozycji robić kopię bezpieczeństwa, trochę długo to potrwa, albo klikamy konfiguracja, program, użytkowe, bazy danych, ok? I tu powinny się nam pojawić wszystkie bazy danych wszystkich firm, które mamy, które obsługujemy w Optimie. I tak jak już wspomniałem, byłem zalogowany jako firma Eonea. Ta kopia już jest, w związku z czym nie potrzebuję już robić jej kopii, ale każdą inną, której tutaj nie mam, muszę, tak jak wspomniałem, albo przelogować się na nią i zrobić tą samą czynność, którą zrobiliśmy jeszcze raz, albo dla każdej z pozostałych firm zaznaczamy utwórz kopię bezpieczeństwa danych.
Tutaj również jesteśmy zapytani, co chcemy skopiować. W tym wypadku wiemy, że mamy już konfigurację skopiowaną, w związku z czym tworzenie następnej kopii tej samej konfiguracji niekoniecznie ma sens, tylko dla bazy głównej, w domyśle dla bazy głównej firmy, w którą wskazaliśmy. Klikamy dalej. Również zostaliśmy poproszeni o wskazanie tego miejsca. Dalej, weryfikacja. I mamy podsumowanie. Zgadzamy się. W tle powinna stworzyć się kopia. Stworzyła się dosyć szybko. Stworzyła się dosyć szybko, ponieważ to są zupełnie testowe. Tu nie ma żadnych rzeczywistych danych. To są testowe firmy. Odświeżamy. I mamy obie firmy i konfigurację samej Optimy. Jeżeli mamy tutaj tych firm dużo, dla każdej z tych firm musimy zrobić klik, zapisz, dalej, tylko bazy. I tak sztuka po sztuce. Mamy stworzoną kopię bezpieczeństwa zarówno bazy konfiguracyjnej, jak i wszystkich firm. Teraz należałoby zadbać, żeby te pliki znalazły się w miejscu, gdzie będziemy mogli odczytać w nowej instalacji Optimy, czy to USB, czy to jakiś dysk sieciowy, czy jakikolwiek inny sposób. Mamy wszystko zabezpieczone, możemy na chwilę obecną porzucić stary system i przenosimy się do nowego. Tutaj mam przygotowany zupełnie czysty Windows 10 z wszystkimi aktualizacjami na czerwiec 21. W związku z czym pierwsze, co musimy zrobić, to pobrać Optimę. Optima, Komarch, pobierz aktualne wersje. Można pobrać albo demo, albo jeżeli wpisze się dane klienta z portalu dla klientów. Ja pobieram demo. Wpisuje się imię, nazwisko, dane firmy i na maila przychodzi link do pobrania. Ja już zrobiłem to wcześniej. Mam tutaj pobraną tą aplikację. Na tenże nowy Windows również musimy wgrać wszystkie pliki, które tak mozolnie tworzyliśmy. Są one tutaj. Konfiguracja i dwie poszczególne firmy. Instalacja, instalator Optimy i możemy zacząć instalację i odzyskiwanie wcześniej skopiowanych danych. Zostaniemy zapytani o potwierdzenie, czy chcemy w aplikacji Komarch Erp Optima udzielić praw administracyjnych. To jest konieczne, musimy to zrobić. Rozpoczyna się weryfikacja pakietu. Rozpoczyna się proces instalacji. Klikamy dalej. Akceptujemy warunki. Wielkiego wyboru nie ma. Słowem dalej. Tutaj sprawdzi, czy nasz system operacyjny zgadza się z wymaganiami. Tu jest wszystko OK. Zostaniemy zapytani o instalację. Tutaj wybierzemy instalację standardową. Tu jest wybór między jednostanowiskową i wielostanowiskową. Jeżeli jest jednostanowiskowa, to i użytkownik, i serwer będzie na jednym urządzeniu. Jeżeli jest wielostanowiskowa, to serwer jest w jednym miejscu, a zarówno lokalnie można na tym samym komputer używać, jak i z innych urządzeń. Będzie się to wiązało z konfiguracją serwera i udostępnieniem go w sieci, żeby pozostałe stanowiska mogły z niego korzystać. Ja dla uproszczenia klikam jednostanowiskowa. Zabezpiecz własnym hasłem. Ja tego nie zrobię. To jest tutaj jakby do testów niepotrzebne, natomiast jeżeli pozostawimy domyślne hasło, to jeżeli tego nie zmienimy, nie wprowadzimy własnego hasła, to wówczas na 99% instalacji Optimy w Polsce będziemy do bazy danych mieli to samo hasło. Nie jest to dobry pomysł. Zalecam użycie własnego i oczywiście zapisanie, co by się kiedyś ciężko nie zdziwić. Możemy kliknąć dalej. Dalej,
rozpoczyna instalację. To zdecydowanie dłuższą chwilę potrwa. On będzie w tle instalował serwer bazy danych, samą Optimę i różne inne niezbędne mu do działania aplikacje. Optima jest już zainstalowana. Jesteśmy pytani o usługę automatycznej kopii bezpieczeństwa do serwera danych do Komarchu. Jest to dodatkowa płatna usługa. Nie będzie nam tutaj potrzebna. Zakończ i uruchomimy Optimę. Anulujemy to, co się tutaj teraz będzie działo, ale klikamy logowanie. Następny. Mamy wybraną bazę. Następny. I tu w tym momencie albo byśmy przeszli do tworzenia nowej instancji, nowej firmy w Optimie, albo odtworzymy z kopii bezpieczeństwa. Klikamy otwórz z kopii bezpieczeństwa. Dalej. Wskazujemy plik, gdzie stworzyliśmy tą kopię bezpieczeństwa. Mówimy tutaj o pliku konfiguracyjnym. Nazwa bazy danych, OK. I w tym momencie on powinien odtworzyć nam wszystkie ustawienia samej Optimy. W porządku, jest użytkownik. I w tym momencie przejdziemy do odtwarzania, nie ma żadnej firmy, w tym momencie przejdziemy do odtwarzania poszczególnych firm. Połączenie z wskazaniem bazy danych, do której będziemy używać. Wskazałem plik, nazwa firmy druga i znowu plik z archiwum, nazwa firmy, użyta baza danych, komentarz brak. OK, zakończ. To również powinno pójść w miarę gładko. OK, odzyskał drugą firmę. No i odzyskajmy jeszcze firmę pierwszą. Nazwa firmy. I znowu skąd, nazwa firmy i użyty serwer bazy danych. Do rozpoczęcia pracy brakuje nam jeszcze wgranie klucza. Tutaj pojawia się nam menadżer kluczy, zakładka konfiguracja, dodajemy klucze, ID klienta, PIN, numer seryjny, adres e-mail. Jeżeli go dodamy, będziemy mogli już rozpocząć pracę w nowej wersji, na nowym serwerze Optima. Tak oto zgrabnie przeszliśmy przez proces stworzenia ręcznie kopii bazy danych, przeniesienie jej do nowego Windowsa, do nowego serwera, instalację Optimy i odtworzenia tych danych w nowym miejscu. Pamiętajcie tylko o jednym, takie kopie bazy danych trzeba robić regularnie bądź automatycznie. Jeżeli się podobało, łapka w górę, dzięki, że zostaliście do końca. Hej!